Pani marszałek, Wysoka Izbo. Jak najbardziej oczekiwany i pożądany projekt ustawy, który ma chronić inwestorów, który ma zabezpieczać system bankowy na wypadek kryzysu. Implementacja prawa unijnego w odniesieniu do polskiego, dostosowująca przepisy unijne, polskie do unijnego. Bardzo dobrze, tylko moje pytanie brzmi, tak jak zresztą moich kolegów, dlaczego państwo tak długo czekaliście z przepisami, które mogły ochronić wielu obywateli przed tak zwanymi piramidami finansowymi, przed parabankami, przed bankructwami? Dlaczego w projekcie, który, tak jak było mówione, liczy 700 stron, wciskacie, dociskacie, dopychacie kolan przepisy o biegłych rewidentach? Dlaczego tyle czekaliście, skoro mówicie, że walczycie z mafiami, które wyzyskują, ograbiają polskich obywateli, a bez wątpienia są to parabanki? Dziękuję, pani poseł.